Mirek Riedel, witam Państwa bardzo serdecznie w Meteo Podróżach. W taką chłodną aurę wiedziałem, gdzie się ustawić. Przy garze pełnym żurku, specjalnie ugotowanego na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 25. finał był również w Bukownie, gdzie my jesteśmy z kamerą. Ale to nie tylko imprezy związane z orkiestrą, ale także GEPA Logistics Super Rally Snow. Tak, drodzy Państwo, tutaj zjechali się kierowcy rajdowi, żeby zmierzyć się na specjalnym śnieżnym odcinku. I o tym już za chwilę, ale najpierw rzut okiem na mapę pogodową Polski. Jutro chmury frontu atmosferycznego z opadami śniegu zalegać będą nad województwami południowymi i południowo-wschodnimi. Uwaga kierowcy, na wschodzie i zachodzie Polski mogą pojawić się mgły i zamglenia ograniczające widoczność. Będzie chłodno, minus 8 stopni w Polsce centralnej i na wschodzie. Do minus 5 słupek rtęci spadnie w Lublinie i Wrocławiu, minus 4 stopnie w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Szczecinie, 3 stopnie poniżej zera na termometrach w Gdańsku. Drodzy Państwo, tym razem Bukowno to nie tylko rajd, ale również wiele wydarzeń związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ale o tym, co tutaj się dzieje, opowiem mój Państwa gość. Kontuzjowana niestety Anna Strzelczyk, witam serdecznie. Witam serdecznie. W Bukownie po raz 6. Organizowany jest bieg Policz się z cukrzycą. Nauka pierwszej pomocy. Mieliśmy mieć balon, ale niestety z powodu awarii nie było. Był w ubiegłym roku, w przyszłym roku będzie na pewno. Co? Łączy się z biegiem Policz się z cukrzycą. Symbol. Czyli nasza wiedza o cukrzycy, o jej konsekwencjach i metodach ich unikania. Oprócz tego jest bieg dla przedszkolaków, czyli dla dzieci, które od 0 do 8 lat. I bieg przełajowy na dystansie 1671 metrów, drogą leśną i oba te biegi są z nagrodami. Widziałem również, że kierowcy rajdowi, którzy za chwilę zmierzą się na specjalnie przygotowanym torze, rozgrzewali się razem z młodymi uczestnikami tego biegu. Tak, uczestnicy rajdu po raz pierwszy włączyli się do naszej imprezy towarzyszącej. Ja jeszcze chciałam dodać, że oprócz badań na poziom cukru we krwi, po raz pierwszy podjęliśmy współpracę z Fundacją DKMS. Rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku. Ja byłam pierwsza. Dzięki temu, że orkiestra i dzięki temu, że współpraca, robimy właśnie taką rejestrację u nas. Dziś, jutro. Jednym jutro. Słowem, dzieje się. Dzieje się zawsze, zawsze jest gorąco. Jak widać, zawsze u nas słoneczko świeci. Dla wszystkich grzecznych dzieci i dla wszystkich seniorów, bo to i dla dzieci, i dla seniorów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Anna Strzelczyk była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, pomimo niskiej temperatury, no tutaj atmosfera jest bardzo gorąca, nic dziwnego. Wiele imprez towarzyszących związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Są także kierowcy rajdowi, którzy już za chwilę zmierzą się w no, specyficznych warunkach, ale o tym porozmawiam z moim gościem. Witam serdecznie. Cześć, witam. No właśnie, warunki są niesprzyjające, bo dużo śniegu, ale czy rzeczywiście one są dla Was niesprzyjające? Nie, warunki dzisiaj są idealne. Lepszych nie mogliśmy sobie wymarzyć. Na czym polega jeżdżenie pojazdami właśnie po takiej trasie, po trasie pełnej śniegu? Generalnie w naszej jeździe w niczym to nie przeszkadza. Kłady mają napęd na 4 koła, jest w miarę bezpiecznie, szybko. Trasa jest wytyczona bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni wszyscy. Super rajd. I zamiast tego piasku z Waszych kół wydobywającego się, no to widać za Wami mnóstwo śniegu. Śnieg, ale piasek, co przejazd zaczyna się też pojawiać, także robi się ciekawie, trochę inaczej niż zawsze. Sprzęt specjalnie musiał być przygotowany? Delikatnie, ale mimo wszystko bardzo podobnie do innych rajdów. No tylko tutaj chyba przeszkadza to, że nie ma ogrzewania, nie ma kabiny, w której to ogrzewanie mogło być zastosowane. Wystarczająco adrenaliny wydzielamy, że nie trzeba żadnego ogrzewania. Panie, dzięki wielkie. Dzięki piękne. Teraz to wszystko, ale dziś spotykamy się w jeszcze jednych Meteo Podróżach. Zachęcam do tego, żeby być z nami. Do zobaczenia.